Złota piłka France Football to obecnie najbardziej pożądane przez piłkarzy wyróżnienie indywidualne, którym mogą zostać nagrodzeni. Prestiż plebiscytu, którego pomysłodawcą był legendarny francuski dziennikarz Gabriel Annaud, wzrósł szczególnie w połowie lat 90., gdy zdecydowano, że owe trofeum będą mogli zdobyć także piłkarze spoza starego kontynentu. Jednakże, jak to zawsze bywa w przypadku nagród, które są przyznawane na podstawie głosów wąskiego gremium ekspertów, wyniki plebiscytu France Football wielokrotnie budziły kontrowersje. Zresztą, któż może o tym wiedzieć lepiej niż my, fani futbolu z Polski. Od kilku lat liczymy, że złota piłka wpadnie w końcu w ręce Roberta Lewandowskiego, lecz jak na razie musimy obejść się smakiem i zadowolić drugim miejscem, które Lewy zgarnął w klasyfikacji za ubiegły rok. Żeby jednak nie nakręcać narracji o niechęci kapituły konkursu do polskiego napastnika czy naszego kraju ogółem, warto dodać, że nowy piłkarz FC Barcelony nie jest jedynym graczem, który może czuć się obrabowany z tego prestiżowego wyróżnienia. Jak już wspominałem, do roku 1995 Golden Ball przyznawano jedynie zawodnikom z Europy, w związku z czym nagroda nigdy nie trafiła w ręce Pelego czy Diego Maradony, pomijając te honorowe. Natomiast od roku 2008 jedynie Luce Modricowi udało się przełamać duopol pary Messi-Ronaldo, która na dobre zabetonowała najwyższy stopień podium. O ile jednak nie ulega wątpliwości, że Argentyńczyk oraz Portugalczyk to najlepsi zawodnicy w piłkarskiej historii najnowszej, o tyle nie każdy ma pewność, że zasługiwali na miano najlepszych niemalże rok do roku. Ich dominacja sprawiła, że złota piłka nigdy nie trafiła w ręce architektów sukcesu wielkiej Barcelony Pepa Guardioli i reprezentacji Hiszpanii, która zdominowała futbol reprezentacyjny na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. Mowa oczywiście o Andresie Inieście i Xavi Hernandezie. W dzisiejszym podcaście skupimy się jednak na innym, wielkim przegranym wyścigu po złotą piłkę. W 2010 roku piłkarskie gwiezdne wojny pomiędzy Cristiano Ronaldo i Lionelem Messim wchodziły powoli na najwyższy pułap. Rok wcześniej Portugalczyk dołączył do Realu Madryt, dzięki czemu El Clasico zaczęło jeszcze mocniej działać na wyobraźnię fanów futbolu z całego świata. Dwaj najwięksi piłkarscy herosi byli na ustach wszystkich, a pozostali piłkarze znajdowali się tylko w ich cieniu. To starcia Los Blancos z Blaugraną stały się nieformalnym pojedynkiem o miano króla futbolowej kategorii heavyweight. Ten sposób myślenia wielu piłkarskich ekspertów idealnie odwzorowały wyniki ówczesnego plebiscytu France Football. W 2010 roku to Inter, a nie żaden z hegemonów La Liga, sięgnął po triumf w Lidze Mistrzów. Zresztą najważniejszym turniejem tamtych 12 miesięcy i tak był południowoafrykański mundial, a tam Portugalczycy odpadli już w 1/8 finału z Hiszpanami. Natomiast Albicelestes zostali rozgromieni w ćwierćfinale przez Niemców, aż 0-4. W finale Mistrzostw Świata triumfowali Hiszpanie, ze wspomnianym Xavim i Iniestą w składzie. Liderem Oranie był natomiast gracz, który kilkadziesiąt dni wcześniej wzniósł ku niebu, wraz z kolegami z Interu, uszaty puchar dla najlepszej klubowej drużyny w Europie. Wesley Sneijder, bo o nim oczywiście mowa, rozgrywał także kapitalny turniej w RPA. 5 goli, które ustrzelił w ojczyźnie Nelsona Mandeli, pozwoliło mechanicznej pomarańczy sięgnąć po wicemistrzostwo globu. W styczniu 2011 roku sklasyfikowano go jednak dopiero na 4. miejscu w plebiscycie France Football. Holender musiał ustąpić zarówno Xaviemu, jak i Inieście. Całą trójkę pogodził jednak Lionel Messi, który miał za sobą świetny indywidualny sezon. The winner of the FIFA Ballon d'Or is Lionel. Zwycięstwo Argentyńczyka wzbudziło jednak wiele emocji. Spore grono fanów uważało, że to właśnie Sneijderowi należała się złota piłka
i do dziś uważa wyniki plebiscytu za 2010 rok jako największy skandal w historii tego konkursu. Jedno nie ulega natomiast wątpliwości. Sezon 2009-2010 był najlepszym w karierze holenderskiego zawodnika i sprawił, że były gracz między innymi Interu i Realu na zawsze wrył się w pamięć kibiców. Warto zatem przypomnieć sobie historię tego piłkarza. Dzień dobry, drodzy słuchacze, z tej strony Konrad Szymański. Przy okazji, tradycyjnie już przypominam o zostawieniu zasięgowej łapki w górę, jeśli słuchacie mnie na YouTubie, a jeżeli jesteście z kolei na Spotify, pamiętajcie, aby zaobserwować historię z boiska. Bardzo dziękuję. Historię z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Podobnie jak inny wielki piłkarz z kraju tulipanów, Marco van Basten, Wesley Sneijder urodził się w Utrechcie 9 czerwca 1984 roku. Tak samo jak Basta, w młodym wieku dołączył do szkółki wielkiego Ajaxu. Jednakże Sneijder uczynił to już jako 7-letni chłopiec. Zagorzałym fanem klubu ze stolicy Holandii był jego ojciec Barry. A w Akademii Ajaxu trenował już jego o 2 lata starszy brat Jeffrey, który w swojej grupie wiekowej uczęszczał na zajęcia razem z między innymi Martenem Stekelenburgiem i Rafaelem van der Vaartem. Kariera starszego z braci Sneijder nie rozwinęła się jednak tak dobrze jak wspomnianej dwójki, na co wpływ miały między innymi kontuzje, przez co Jeffrey zdołał pograć jedynie w niższych ligach w Holandii. Dziś para się trenerką, będąc asystentem opiekuna lokalnego klubiku DHSC Utrecht. Wesley miał na jego szczęście lepsze zdrowie i więcej talentu niż Jeffrey, szybko wpadając w oko amsterdamskich trenerów, którzy zauważyli u niego tę bożą iskrę. Chłopiec imponował przede wszystkim niespożytą energią, która jednak nie zawsze była przez niego wykorzystywana w odpowiedni sposób. Jako młodzik nieraz dawał się prowokować na boisku i łapał niepotrzebne kartki. Grał też dość ostro, często faulując przeciwników. Jak wspominał po latach, charakter wyrobiła w nim gra w piłkę na ulicach, gdzie często musiał się mierzyć ze starszymi i silniejszymi chłopcami. Dorastałem w robotniczej dzielnicy. Wszystkie dzieci wychodziły tam się bawić na dwór. Razem z Jeffreyem graliśmy na osiedlowym boisku ze starszymi chłopakami, co pozwalało nam rozwijać umiejętności. Tak naprawdę takie uliczne granie jest trudniejsze niż treningi w klubie. Grasz ze starszymi i reprezentujecie różne poziomy. Nie ma sędziego i nikt nie reaguje na ostre zagrania. Panuje prawo dżungli. Musisz się nauczyć być opanowany, lepszy technicznie i mądrzejszy od innych, by móc ich przechytrzyć. Ulica wyrobiła w Wesleyu charakter i nauczyła techniki. Zadaniem klubowych trenerów była obróbka diamentu. Nauczenie go dyscypliny, rozumienia taktyki i przekierowanie jego energii na odpowiednie tory. Na świecie jest mało miejsc nadających się do tego lepiej niż tryby szkoleniowe amsterdamskiej akademii. Sneijder rósł z każdym kolejnym rokiem. Pobyt w szkółce Ajaxu to coś wyjątkowego. Trenerzy nie tylko uczyli nas świetnie grać w piłkę, ale przede wszystkim byli dobrymi wychowawcami. Mówił po latach bohater dzisiejszego podcastu. Pod koniec 2002 roku w szeregach ekipy seniorów Ajaxu panowała plaga kontuzji. Ówczesny opiekun stołecznego zespołu, Ronald Koeman, udał się do Daniego Blinda, który sprawował funkcję koordynatora grup młodzieżowych, by ten polecił mu kilku młodych zawodników, którzy mogliby dołączyć do treningów w pierwszej drużynie. Blind bez wahania wskazał na Sneijdera. Urodzony w Utrechcie 18-latek imponował swoją techniką piłkarską, przeglądem pola i umiejętnością gry ze stojącej piłki. W tak młodym wieku świetnie egzekwował stałe fragmenty gry. Paletę jego zalet szybko dostrzegł również sam Koeman, który 2 lutego 2003 roku pozwolił zadebiutować Wesleyowi w seniorskiej piłce w spotkaniu ligowym z Willem II Tilburg. Już miesiąc później Sneijder cieszył się z premierowego gola w meczu Pucharu Holandii z FC Groningen. Natomiast pod koniec kwietnia wyszedł w podstawowym składzie Ajaxu na mecz przeciwko AC Milanowi w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.
Jego status w zespole rósł w błyskawicznym tempie. W kolejnym sezonie sięgnął wraz z kolegami z zespołu po mistrzostwo kraju, dokładając do tego sukcesu 9 ligowych goli. W dodatku został uhonorowany trofeum Johana Cruyffa, przyznawanym najlepszemu młodemu piłkarzowi w Eredivisie. W czasie tamtej kampanii zaczął również być regularnie powoływany do drużyny narodowej, co zaowocowało wyjazdem na jego pierwszy wielki turniej w postaci Euro 2004, gdzie dostał szansę gry w meczach z Niemcami i Łotwą. Stało się jasnym, że na piłkarskim nieboskłonie nieśmiało zaczyna migotać młoda gwiazdka, która raczej prędzej niż później trafi do gwiazdozbioru któregoś z największych klubów w Europie. Zanim to jednak nastąpiło, Snyder spędził w stolicy Holandii jeszcze 3 lata, pomagając Ajaxowi wstawić do gabloty 2 krajowe puchary i wypracowując sobie status absolutnej gwiazdy Eredivisie. Sezon 2006-2007 Wesley zakończył z 18 ligowymi golami na koncie. Błyskotliwy pomocnik zaczynał przerastać swój macierzysty klub, który nie potrafił nawiązać do sukcesów z lat 90., a na krajowym podwórku został zepchnięty w cień przez PSV Eindhoven. Odejście z zespołu było naturalnym krokiem, który miał zapewnić Snyderowi dalszy rozwój. Chętnych do zatrudnienia reprezentanta Holandii nie brakowało. W kolejce ustawili się m.in. Manchester United i AC Milan, ale najkonkretniejszy okazał się być Real Madryt. Na Santiago Bernabeu nie było już prezydenta Florentino Pereza, a schedę po nim przejął Ramon Calderon, który zamierzał odejść od mocarstwowej filozofii Galacticos, wprowadzonej przez jego poprzednika. Królewscy nie mieli już zamiaru ściągać największych gwiazd piłki nożnej, ale skupić się na kaperowaniu młodych graczy z dużym potencjałem. 23-letni Holender pasował jak ulał pod tę filozofię. 27 milionów euro przelane na konto ekipy z Amsterdamu załatwiło sprawę transferu. Ahora lo que pasa es que lo va a tener más difícil, ¿no? Y eso que, pero cuidado que Snyder es técnicamente muy hábil también. Wkrótce Wesley przywdział biały trykot z numerem 23, który otrzymał w spadku po Davidzie Beckhamie, a który Anglik wcześniej zakładał w hołdzie Michaelowi Jordanowi, o czym mówiłem w podcaście poświęconym właśnie postaci Becksa. Były gracz Ajaxu zaliczył fenomenalne wejście do nowego zespołu, strzelając 4 gole w swoich 3 pierwszych spotkaniach ligowych. W pamięci fanów ze stolicy Hiszpanii z pewnością najbardziej utkwił gol strzelony przez Holendra Villarrealowi bezpośrednio z rzutu wolnego. Schneider, powerful and accurate with his strikes. Scored some huge goals. And this one might be the biggest. Beckham-like. The free kick bends off the woodwork and in. Snyder dokręcił piłkę w taki sposób, że niezorientowani kibice mogli być pewni, iż z numerem 23 na plecach w Realu nadal gra David Beckham. W dalszej części swojej premierowej kampanii w barwach królewskich Wesley nieco spuścił z tonu, jeśli chodzi o formę strzelecką, ale w ostatecznym rozrachunku mógł być z siebie zadowolony. Jego licznik zatrzymał się na 9 ligowych golach. W ostatnim meczu sezonu przeciwko Levante Snyder znów zachwycił publiczność kapitalnym uderzeniem z rzutu wolnego. Posłana z ponad 20 metrów futbolówka wylądowała w samym okienku bramki rywala, a Holender przypieczętował tym samym udany sezon, w którym Los Blancos po raz drugi z rzędu sięgnęli po mistrzostwo Hiszpanii. Latem 2008 roku Snyder wziął udział w Mistrzostwach Europy. Holendrzy trafili na tym turnieju do grupy śmierci wraz z Włochami, Francją i Rumunią. Jak się jednak okazało, oranie niczym walec przejechali się po, wydawałoby się, piekielnie mocnych rywalach.
Najpierw rozbili Włochów 3-0, a następnie udzielili lekcji futbolu Francuzom, których pokonali aż 4-1. W obu tych meczach piłkarz Realu wpisywał się na listę strzelców. Na koniec mechaniczna pomarańcza zwyciężyła Rumunów 2-0 i wydawało się, że ekipa z kraju tulipanów wyrasta na głównego faworyta do sięgnięcia po tytuł. Zespół prowadzony przez Marco Van Bastena niespodziewanie musiał jednak uznać wyższość Rosjan, którzy w meczu ćwierćfinałowym pokonali Holendrów po dogrywce 3-1. Tak więc kolejny raz okazało się, że reprezentacja, która w kapitalnym stylu przechodzi fazę grupową, często łapie zadyszkę w meczach play-off. Za porażką Holendrów stała jednak jeszcze jedna tajemnica. Pomiędzy spotkaniem z Rumunią i meczem z Rosjanami wielka tragedia dotknęła jednego z piłkarzy Oranie, Khalida Boularuza, który dowiedział się, że jego żona urodziła przedwcześnie dziecko, które zmarło po kilku godzinach. Cała ta sytuacja podziałała destrukcyjnie nie tylko na zdruzgotanego Boularuza, ale odcisnęła też negatywne piętno na innych zawodnikach. Drugi sezon Snydera w barwach Realu niespodziewanie okazał się jego ostatnim, spędzonym w stolicy Hiszpanii. Holendra zaczęły nękać problemy zdrowotne. Przez kontuzję więzadeł krzyżowych wypadł z gry na 3 miesiące, a po powrocie na próżno szukał zagubionej gdzieś formy. Urazy nie były jednak jego jedynym problemem. Pamiętacie niedawny podcast przybliżający postać Brazylijczyka Robinho, którego wciągnęło nocne życie Madrytu. Holender wpadł w te same sidła. Przytłoczyła go również presja i sława związana z występami w barwach królewskich. Życie w sercu Hiszpanii jest jak sen. To coś wspaniałego. Jednak, kiedy jesteś piłkarzem Realu, to 24 godziny na dobę musisz być przygotowany na to, że reporterzy dosłownie wejdą ci do domu. Trzeba być niezwykle mocnym psychicznie, aby poradzić sobie z tą szaloną presją i zainteresowaniem mediów. W dodatku nie sądziłem, że przeprowadzka do Madrytu będzie się wiązać z wsiąknięciem w jego nocne życie. Nigdy nie brałem narkotyków, ale piłem duże ilości alkoholu i prowadziłem styl życia rock'n'rollowca. Real wszystko tuszował. Nawet gdy pijany tarzałem się po ulicach i wydawałem tysiące euro w nocnych klubach. Niby miałem wokół siebie mnóstwo przyjaciół, ale tak naprawdę moim najlepszym przyjacielem w tamtym czasie była wódka. Kolejna historia, która pokazuje, że żeby grać na najwyższym poziomie, nie wystarczy tylko olbrzymi talent. Równie ważny jest odpowiedni mental i samodyscyplina. Te wydarzenia spowodowały, że Wesley stał się szybko świadomy niebezpieczeństw, jakie czyhają na młodych piłkarzy, którzy zbyt szybko lizną wielkiego futbolu. Na początku podcastu wspominałem o starszym bracie Snydera, Jeffreyu, który nie zdołał się przebić w dorosłym futbolu. Wesley ma jednak również młodszego o 7 lat brata Rodneya, który jako junior trenujący w Akademii Ajaxu także zapowiadał się na fantastycznego piłkarza. Rokował tak dobrze, że w 2008 roku zainteresował się nim Real. Na przeszkodzie w przeprowadzeniu tego transferu miał stanąć jednak sam Wesley, który stwierdził, że młody musi najpierw pokazać coś ekstra w Holandii, by myśleć o przeprowadzce do tak wielkiego klubu jak Los Blancos. Wyrodny starszy brat? Cóż, czas zweryfikował Rodneya. 50 spotkań na poziomie Eredivisie to był maks, na jaki było go stać. Wkrótce najlepszy z braci Snyder sam doszedł do wniosku, że potrzebuje zmiany środowiska. Czuł, że w Realu zostanie niebawem zepchnięty na boczny tor. Potrzebował nowych bodźców. Tymczasem w Mediolanie był ktoś, kto miał zamiar przygarnąć wyrzutków z Realu i Barcelony i dać im nowe życie. José Mourinho gorąco namawiał Snydera, by ten zasilił prowadzony przez niego Inter. The Special One grał też dobrego wujka wobec Samuela Eto'o, któremu nie po drodze było z Pepem Guardiolą. Obaj mieli stanowić ważne ogniwa w budowanym przez niego projekcie. Wesley był początkowo pełen wątpliwości.
Zamiana Realu na Inter mieniła się w jego oczach jako krok wstecz. Jednakże w obliczu transferów Cristiano Ronaldo i Kaki, którzy przybyli na Santiago Bernabeu, Holender czuł, że w Madrycie jego rola zostanie zmarginalizowana. Mourinho i prezes Interu, Massimo Moratti, zapewniali go natomiast, że na San Siro stanie się głównym reżyserem gry w zespole, który będzie walczył o najwyższe cele. Sierpnia 2009 roku Snyder podpisał kontrakt z Interem, a dzień później z dychą na plecach zadebiutował w nowym zespole w Derby della Madonnina, w których Nerazzurri rozbili rywala z zamiedzy aż 4-0. Niebawem okazało się, że buńczuczne zapowiedzi Mourinho i Morattiego nie były tylko snem wariata, a realną oceną zbudowanego przez nich zespołu. W pierwszym sezonie gry Snydera w Italii Mediolańczycy sięgnęli po potrójną koronę. O ile triumf w Serie A, w której swoje kłopoty miał zarówno Milan, jak i liżący rany po aferze Calciopoli Juventus oraz w Coppa Italia nie były szczególnym zaskoczeniem, o tyle mało kto stawiał na to, że ekipę Nerazzurrich stać na zwycięstwo w Lidze Mistrzów. A jednak żelazna taktyka i konsekwencja, z jaką grała ekipa prowadzona przez The Special One, sprawiły, że najważniejsze klubowe trofeum powróciło do niebiesko-czarnej części Mediolanu po 45 latach przerwy. Jednym z powodów tak udanego sezonu w wykonaniu Interu z pewnością była kapitalna forma bohatera dzisiejszego podcastu, który zgodnie z zapowiedziami włodarzy ekipy z San Siro został umieszczony w centralnym punkcie całego projektu, dzieląc chociażby z Javierem Zanettim rolę serca i mózgu całej operacji. Wesley odpłacił za zaufanie piękną i skuteczną grą, kończąc sezon z bilansem 7 goli i 11 asyst we wszystkich rozgrywkach. Liczby nie oddają jednak ogromu pracy, jaki Holender włożył w sukcesy swojego nowego klubu. Urodzony w Utrechcie piłkarz był reżyserem gry. Brał na barki odpowiedzialność w trudnych chwilach, a gole i asysty, jakie dawał swojemu zespołowi, pojawiały się najczęściej w kluczowych momentach meczów. W dodatku jego atomowe uderzenia i fantastycznie bite rzuty wolne siały popłoch w całej Europie. Wspaniała kampania 2009-2010 w wykonaniu Interu bez wątpienia miała twarz Wesleya Snydera. A to nie było jego ostatnie słowo w czasie tamtego sezonu. Lipca 2010 roku. Nelson Mandela Bay Stadium w Port Elizabeth. Ćwierćfinał Mistrzostw Świata rozgrywany pomiędzy Holandią i Brazylią. Canarinhos prowadzą od 10 minuty, 1-0 po golu Robinho. Na zegarze dochodzi 53. minuta spotkania. Wesley Snyder otrzymuje piłkę na prawym skrzydle i posyła mocno bite dośrodkowanie w pole karne rywali. Piłkę stara się strącić André Ojer, ale podanie piłkarza Interu szybuje za głęboko. Wydaje się, że Brazylijczycy lada moment je skasują. Jednakże do piłki wyskakują zarówno kolega klubowy Snydera, bramkarz Julio Cesar, jak i Felipe Melo. Obaj gracze zderzają się ze sobą w powietrzu, a futbolówka prześlizguje się po głowie Melo i wpada do siatki latynosów. Ostatecznie gol zostaje zaliczony na konto Snydera. 14 minut później Arjen Robben posyła kąśliwe dośrodkowanie z rzutu rożnego na bliższy słupek. Dirk Kuyt przedłuża to podanie, które ląduje na głowie bohatera dzisiejszego podcastu i po raz drugi wpada do bramki Brazylijczyków. Two, Brazil
5 minut później antybohater tego spotkania, Felipe Melo, zostaje ukarany czerwoną kartką. Canarinhos nie są już w stanie odrobić straty. Pomarańczowi meldują się w półfinale południowoafrykańskiego turnieju dzięki dubletowi ustrzelonemu przez asa Interu Mediolan. Wesley przenosi kapitalną formę z sezonu klubowego również na poletko reprezentacyjne. Strzela zwycięskiego gola w fazie grupowej w starciu z Japonią. W 1/8 finału dokłada kolejne trafienie i asystuje przy golu Robbena, a Oranie pokonują 2-1 Słowaków. Następnie popisuje się wspomnianym dubletem w ćwierćfinale. 5. gola dokłada w półfinałowym pojedynku z Urugwajem. Współdzieli koronę króla strzelców z Diego Forlanem, Tomasem Müllerem i Davidem Villą. Zostaje również wybrany do najlepszej drużyny mistrzostw. Pomimo dotarcia do wielkiego finału, ekipa Berta van Marwijka była krytykowana, głównie przez Johana Cruyffa, który zarzucał selekcjonerowi do bólu pragmatyczny styl gry i odejście od holenderskiej filozofii futbolu totalnego, twierdząc, że w piłce nożnej chodzi o coś więcej niż tylko wygrywanie. W decydującym meczu gol Iniesty w dogrywce zabił holenderskie marzenia o premierowym triumfie na światowym czempionacie. Snydera jednak nikt się nie czepiał. Wesley kończył sezon 2009-2010 jako absolutna gwiazda. Krnąbrny i nieodpowiedzialny piłkarz z wielkim potencjałem przeistoczył się w gracza światowego formatu w zaledwie jeden sezon. Najlepszy sezon w jego karierze. A miłość Snydera do hucznych imprez wcale nie przeminęła, ale o tym za chwilę. W kolejnym sezonie na ławce trenerskiej Interu nie było już José Mourinho, który zdecydował się w końcu przyjąć ofertę pracy na Santiago Bernabeu. Wraz z odejściem mu spadł również poziom gry Nerazzurrich. W sezonie 2010-11 w Serie A Inter został zdetronizowany przez swoich lokalnych rywali. Obrona tytułu w Champions League zakończyła się już na dwumeczu ćwierćfinałowym, w którym ekipa z San Siro niespodziewanie uległa Schalke 04 Gelsenkirchen, które rozbiło mistrzów Italii aż 3-7. Snyder również nie zachwycał już tak jak rok wcześniej. Dodatkowym ciosem był dla niego również brak nominacji do finałowej trójki w wyścigu o złotą piłkę, o czym wspominałem na wstępie. Holender skwitował informację o tym, że zabraknie go na podium w bardzo krótki sposób. Nie ma mnie wśród finalistów, jestem cholernie wściekły, ale wiem, że dałem z siebie wszystko. Nie pierwszy i nie ostatni raz okazało się, że plebiscyt France Football ma wiele wspólnego z konkursem piosenki Eurowizji, a o ostatecznych wynikach często decydują koneksje, powiązania i osobiste sympatie głosujących. Na San Siro Holender grał do końca 2012 roku. Formę nawiązującą do swojego najlepszego sezonu prezentował sporadycznie. Często prześladowały go także kontuzje. Zresztą do dyspozycji z sezonu 2009-2010 nie potrafił nawiązać cały Inter, który po wicemistrzostwie zdobytym rok później przez 8 kolejnych kampanii ligowych zajmował miejsce poza podium. W utrzymaniu wysokiej dyspozycji Snyderowi z pewnością nie pomagał również fakt, że nadal zdarzało mu się zaliczać całonocne balety. Tak w swojej autobiografii wspominał jeden z nich. Kiedyś razem z żoną bawiliśmy się na imprezie u Armaniego. Był tam George Clooney, Megan Fox i jakieś gwiazdy z Bollywood. Wróciłem do domu o 6 nad ranem, a dzień później strzeliłem gola Werderowi Brema w Lidze Mistrzów. Gdy zobaczyłem, że takie rzeczy są możliwe, nie bałem się ich powtórzyć w przyszłości. Pikująca forma Snydera sprawiła, że jego pozycja w zespole
traciła na znaczeniu. Dodatkowo brak porozumienia z włodarzami Interu w sprawie odnowienia kontraktu niejako zmusił Holendra do zmiany barw klubowych. W styczniu 2013 roku tysiące tureckich fanów powitało na lotnisku Ataturka w Stambule nowego gracza Galatasaray. 28-year-old midfielder was greeted by a noisy crowd of supporters and an awaiting media pack. Hundreds of fans also gathered at the Turkish club's training ground as they awaited the arrival of the new signing. Krótko po dołączeniu do Galaty, Holender przyznał, że jego marzeniem jest wywalczyć sobie w klubie status legendy, jakim cieszy się Gheorghe Hagi. Cóż, Snyder raczej nie jest wspominany z taką nostalgią jak legendarny rumuński pomocnik, ale pobyt w zespole bursztynowo-szkarłatnych może zaliczyć do udanych. Szczególnie jego dwa pierwsze pełne sezony spędzone w ekipie ze Stambułu robiły wrażenie. W obu osiągnął dwucyfrową liczbę goli. Podczas 4,5 roku spędzonych nad Bosforem mógł sobie dopisać do CV dwa mistrzostwa Turcji i trzy puchary tego kraju. Zwłaszcza sezon 2014-2015, w czasie którego Galata sięgnęła po mistrzostwo, puchar i superpuchar, był tym, w czasie którego Snyder zachwycał stambulskich fanów całą paletą swoich popisowych zagrań i brał na barki ciężar liderowania drużynie. Kapitalnej formy Holendra nie zmącił nawet fakt, że włodarze Galatasaray spóźniali się z wypłatami i mieli spore zaległości finansowe wobec swojej największej gwiazdy. W momencie, gdy Wesley w czasie mistrzowskiej fety intonował wraz z tysiącami fanatyków pieśń, której tekst był skierowany do kibiców Fenerbahce i był prośbą o to, by otarli łzy spowodowane porażką, faktycznie mógł poczuć się jak największe legendy bursztynowo-szkarłatnych. Zresztą fani lokalnego rywala mogli mieć powody, by ronić łzy przez kapitalną grę asa atutowego Galatasaray. W pamięć sympatyków obu klubów szczególnie zapadły derby z 18 października 2014 roku, kiedy to holenderski pomocnik w końcówce spotkania popisał się dwoma atomowymi uderzeniami z dystansu, które wylądowały w okienku bramki Fenerbahce. Snyder! Według wielu fanów Galaty, na palcach jednej ręki można policzyć piłkarzy, którzy grali w koszulce ich ukochanego klubu i mogli pochwalić się większym kunsztem piłkarskim od Snydera. Turecka przygoda Holendra potrwała do lata 2017 roku. Wówczas to Galata i Snyder rozwiązali kontrakt za porozumieniem stron, a wicemistrz świata z 2010 roku jakiś czas później podpisał kontrakt z Niceą. Wesley nie zagrzał jednak we Francji miejsca zbyt długo. Po kilku miesiącach, w czasie których zaliczył 8 spotkań, rozwiązał kontrakt i postanowił dołączyć do katarskiego zespołu Al Gharafa. Półtora roku później poinformował opinię publiczną o zakończeniu kariery. Rok temu wyszło jednak na jaw, że Snyder był namawiany do jej wznowienia. Gdyby się na to zdecydował, mógł trafić do klubu, który stanowiłby o wiele większą egzotykę niż katarska Al Gharafa, w której skończył kopać piłkę. W rozmowie z Przeglądem Sportowym były trener Wieczystej Kraków, Przemysław Cechesz, przyznał, że klub sponsorowany przez biznesmena Wojciecha Kwietnia sondował możliwość zakontraktowania Holendra. Rozmawialiśmy przez menedżera. Snyder wrócił z Kataru i pozostawał bez klubu. Był nieprzygotowany, ale wiedzieliśmy, że w naszych ligach nawet w takim stanie sobie poradzi, a marketingowo
To dopiero byłby strzał. Zachował się w porządku i przez menedżera poinformował, że nie czuje się na siłach. Miał potrenować 3 miesiące w Utrechcie i gdyby w tym czasie wrócił do formy, temat transferu mógłby się znów pojawić. A jeżeli nie, to da sobie spokój z piłką i zakończy karierę. Zaczęła się pandemia, kłopoty i z gry w piłkę zrezygnował. W polskiej ekstraklasie kopię kilku piłkarzy, którzy w przeszłości grali na wysokim, światowym poziomie. Jak chociażby Podolski, Konoplianka czy Narsing. Ale król strzelców, mistrzostw świata, grający w polskiej okręgówce, byłby absolutnym fenomenem. Patrząc jednak na zdjęcia Wesleya Sneijdera, krótko po zakończeniu kariery i fakt, w jak szybkim tempie zdołał wyhodować sporych rozmiarów mięsień piwny, można mieć wątpliwości, czy holenderski gwiazdor podołałby pod względem motorycznym, nawet na tak niskim poziomie. W dodatku Sneijder w tamtym czasie nadal lubił przeholować z dobrą zabawą. W 2019 roku aresztowano go po tym, jak pijany zaczął tańczyć na masce cudzego samochodu i kopać w przednią szybę. Zresztą, wspomniane kłopoty z nadwagą nie minęły. Kilka miesięcy temu do sieci trafiła fotografia Wesleya, który to wziął udział w meczu charytatywnym na rzecz pomocy Ukrainie. Wesley obecnie waży ponoć nawet około 120 kg przy wzroście wynoszącym zaledwie 170 cm. Miałby olbrzymi problem z powrotem do profesjonalnego grania, nawet gdyby tego mocno chciał. Widać, że lata wyrzeczeń i ścisłej diety, które towarzyszą profesjonalnym sportowcom, zostały w przypadku Holendra szybko odbite. Zresztą, po co Sneijder miałby jeszcze wracać do gry? Zdobył mistrzostwo w 4 różnych krajach, sięgnął po wygraną w Lidze Mistrzów i grał w finale Mistrzostw Świata. W reprezentacji Holandii zagrał 134 razy, co daje mu pierwsze miejsce pod tym względem w historii kadry Oranie. Występy te przepieczętował strzelając 31 goli. Przez lata zachwycał fanów piłki wizją gry, kreowaniem nietuzinkowych akcji, kapitalną grą ze stojącej piłki i bombami puszczanymi z dystansu. Czy mógł osiągnąć więcej? Być może tak, gdyby nie słabość do hulaszczego trybu życia. Na absolutny piłkarski top wszedł na krótko, ale na przełomie pierwszej i drugiej dekady obecnego wieku był jednym z najlepszych pomocników na świecie. W sercach fanów Interu i Galatasaray również zapewnił sobie specjalne miejsce. I z perspektywy czasu chyba tylko żal tej nieszczęsnej, złotej piłki. Jestem ciekaw, jak wy postrzegacie tamten plebiscyt. Czy według was Sneijder rzeczywiście został ograbiony z tego trofeum? Podyskutujmy trochę. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzu na YouTubie pod tym właśnie odcinkiem. Tymczasem dziękuję wam za dziś. Konrad Szymański. Kłaniam się nisko, do usłyszenia w kolejnym odcinku Historii z boiska.